Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj piwo z Japonii. Stout z browaru Eshigo Stout. Tak wygląda. Z takim, prawda, saksofonistą. A tutaj mamy Japan's First Microbrewery i takiego kozła. Ten kozioł to mi się niedobrze kojarzy, bo się kojarzy z jakimś bokiem. Na szczęście to nie jest bok. Ale ciekawa sprawa. Eshigo Stout to jest piwo z, jak sami się chwalą, najstarszego browaru w Japonii. Mikrobrowaru, przepraszam. Najstarszego mikrobrowaru. Otóż został otworzony w 1995 roku. A w 93, znaczy on mógł być otwarty dlatego, że w 93 zmieniło się prawo. I japoński rząd zmniejszył wielkość produkcji, jaką musiał mieć browar, żeby mógł się otworzyć, żeby mógł być browarem. Teraz nie chcę was skłamać, ale chyba z 200 tysięcy hektolitrów na 60 tysięcy? Na 6 tysięcy? Czy może z 2 milionów litrów, czyli 200 ten na 60 tysięcy litrów, czyli na 600 hektolitrów chyba. O, to by się zgadzało. Ale możliwe, że się pomyliłem. Nieważne. To jest nieistotne. W każdym razie to był pierwszy, któremu się udało spełnić wszystkie wymogi i się zarejestrować. I już w 95 roku się uruchomili. Także oni właśnie teraz, w lutym 2015 roku, świętują 20 lat funkcjonowania na rynku. 20 lat rocznica. Co ciekawe, już rok później, po otwarciu, to piwo zdobyło brązowy medal na World Beer Cup w Stanach. Co prawda zgłoszeń było tylko 9, ale medal jest, tak? Więc no, sam jestem ciekaw. To jest Foreign Extra Stout, 7% alkoholu. No i tyle. Teraz zauważyłem dopiero, że ta puszka ma taką dziwną pojemność 350 ml. U nas zawsze są 330, prawda? Znaczy w ogóle, jeśli są małe puszki, to 330, a tu 350. Taka ciekawostka przyrodnicza. Piwo. Już nie pamiętam, czy sam przywiozłem z Tokio, czy przywiózł mi jeden z widzów. No, jak na stout, to mógłby być ciemniejszy, ale nie narzekajmy. Ciemnobrunatna barwa. Prawie, że nieprzejrzyste. Z beżową, drobną pianą. W aromacie pachnie czekoladą i trochę taką mleczną czekoladą, wręcz bym powiedział, nie taką gorzką. No, bardzo ładny zapach. Nie jakiś powalający, ale okej. Bardzo czekoladowy. Dobry. Czekolada, kawa, trochę też kawy zbożowej. To nie jest bardzo intensywny stout. Znaczy ja preferuję jeszcze takie więcej popiołu, więcej czekolady, takie smołe. Tutaj widać, że to jest taki właśnie ciemnobrunatny ten stout. Że on jest trochę podobny w tej paloności swojej do poziomu, na jakim występują na przykład Schwarzbiery, na jakim występują Schwarzbiery. Nie jest bardzo mocno palony. Jest nuta właśnie takiej kawy zbożowej. Taki trochę uładzony, ale niezły, naprawdę niezły. Lekka słodycz. Taka lekko posłodzona kawa zbożowa. Z nutą czekoladową. Z melanoidynami, czyli skórka od chleba, przypieczony spód ciasta, takie klimaty. Dla mnie jak na stout, to powinien być bardziej palony, bardziej czekoladowy, bardziej kawowy, ale kawa w stylu espresso, a nie taka jakaś lura.
ale generalnie jest to przyjemne. Przy czym jakbym mi ktoś to dał w ciemno, to bym powiedział, że to jest Schwarzbier albo jakiś lager ciemny. Alkohol bardzo dobrze schowany, nie czuć go w ogóle. Trochę mało intensywne w smaku. Jest takie wodniste nieco. Ale generalnie jest niezłe. Znaczy pije się z przyjemnością. Natomiast jak pamiętam, jak piłem pierwszego Foreign Extra Stouta z Guinnessa, to ja, znaczy oczywiście zmieniła mi się percepcja, zmieniła mi się tolerancja i tak dalej, ale on był aż wędzony, był tak mocno palony. Pamiętam, że piłem małą butelkę chyba 45 minut albo i godzinę 15. I gdzieś kiedyś znalazłem zapiski z tego, napisałem wymagające. No nie wiem, może o tym też bym tak napisał. Chociaż goryczka średnia. Bardzo mocne melanoidyny. To nie jest typowe dla stoutu. Niezłe piwo. Niezłe piwo, ale niczego nie urywa. Dla mnie za mało stoutowe, a za dużo lagerowe. No, ale niezłe piwo. Tak więc gratuluję 20-lecia. My congratulations for your 20th anniversary. Echigo Brewery. Kanpai!